Hej, witam Was w kolejnym odcinku Zakrymowym SP. Odcinek będzie krótki. Po pierwsze, chciałam trochę przeprosić na pewno nie tą wredną oszustkę, tylko Was. Bo ten, kto widział mój odcinek, widział pewnie, że mnie wczoraj trochę poniosło. No, emocje już opadły i trochę wygłupio, że tak wystrzeliłam z tymi przekleństwami. Ale wiecie, mnie tacy ludzie totalnie wkurzają. Oni sobie myślą, że wszystko mogą. Ale no, już się przy sumie przyzwyczaiłam do tego chamstwa w tej grze. I to w sumie mnie nakłania do tego, żeby pomału przestać w to grać, bo tylko nerwy sobie strzępię, a ci ludzie się śmieją przed tymi swoimi komputerami. Jeszcze wczoraj, jak weszłam na forum, to napisała jakaś, wiecie, taka typowa księżniczka. Nie to, że ja wyzywam, ale są takie księżniczki na MSP, co piszą, jestem królową, bla bla bla, jestem super, dawać prezenty itd. No to napisałam do niej, żeby przestała robić taką aferę, bo moja koleżanka napisała na swoim koncie, żeby się ode mnie odwalili. Ja, słuchajcie, napisałam tego posta tylko dlatego, żeby nie było więcej oszukanych ludzi. Bo ja nie lubię takich osób, które myślą, że jak używają Charlesa, mają wysoki level, bo to trochę niemożliwe, że ona z takim małym poziomem, jak dla mnie, w tak krótkim czasie zdobyła tyle unikatów, że oni, takie, tacy ludzie mają nagle to wszystko i to jest niby naturalne. No nie jest, według mnie to jest jakieś używanie haków. I trochę mnie wkurza to wszystko. Zauważcie, że połowa MSP w ogóle miała mnie w dupie, ze przeproszeniem. Bo słuchajcie, ja to robię nie dla siebie, tylko na prośbę mojej przyjaciółki. Gdyby ktoś mnie słuchał, to by wiedział. I dla Was, żeby potem nie było, że ta dziewczyna Was okradnie. Nie napisze, że o niej wiedziałam i wszyscy zaczniecie mi zgłaszać i mi opierdzielać, ze przeproszeniem. Że ja Wam nic o niej nie powiedziałam, a i tak hejty się posypały, no bo to mówi Star Planet, ktoś musi mieć do powiedzenia ostatnie słowo i ktoś musi być lepszy od innych, bo nie ma tu równouprawnienia, prawda? Jak ktoś ma 50 level, to już jest, kurczę, za przeproszeniem, fejmem i może sobie robić, co mu się żywnie podoba. Otóż nie. Słuchajcie, ja może nie jestem jakaś mega sławna, nie mam mega dużej szafy w porównaniu do innych movie stars. Nie mam takiej popularności na YouTube, ani na moje filmy na MSP nie mam takiej popularności. Ale słuchajcie, to nie jest na pewno powód, żeby mi wyzywać od jakiegoś 8-letniego dziecka. Wiem, że może wczoraj mnie trochę poniosło i się tak zachowywałam. Ale ludzie, jak mnie nie znasz, to po co mnie oceniasz? Po co mnie oceniasz? Jak nie masz co robić, to pójdź na dwór, poznaj kogoś, a nim nie będziesz oczerniał, bo mam dosyć tego, że wszyscy wokół mnie hejtują. Ja rozumiem, że to jest internet i że jak i w ogóle YouTube, jak się gdzieś udzielasz, to jest wielka szansa, że cię zhejtują. Ale ludzie, to do tych hejterów, wy naprawdę nie macie co robić. Wy pokazujecie, jacy jesteście żałośni. Bo co? Bo w życiu wam się nie widzi, że musicie wszystkich obrażać, bo ten ma lepszy level, bo ten napisał fajny wierszyk, bo ten ma fajniejszy styl od was. I tu już nie chodzi wyłącznie o grę, bo poza grą też już było mnóstwo wyzwisk. Nie wiem, czy pamiętacie wojnę między MSP a Stardoll. Słuchajcie, Stardoll może nie jest tak, moim zdaniem oczywiście, fajny, jak mówi Star Planet, bo, no serio, nawet nasze postacie się nie ruszają, trzeba je przesuwać, są zwykłe lalki, jak sama nazwa wskazuje, czyli lalka gwiazda, ale Stardoll powstało pierwsze przed Movie Star Planet i nie rozumiem, o co ta cała wojna. Ja chyba zrobię więcej części, bo mam naprawdę małą pojemność nagrywania, a chciałabym więcej trochę ponagrywać. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że przepraszam, że naprawdę mnie wczoraj tak poniosło, ale mnie denerwują ludzie, którzy uważają się za lepszych od innych, którzy hejtują, którzy wyprowadzają mnie z równowagi dla zabawy, którzy myślą, że jak mają VIP-a i jak rodzice kupują rozpieszczonemu dzieciąteczku, VIP-usie na rok, będę tak specjalnie mówić, to są lepsze. Słuchajcie, ja jakoś nie mam VIP-a i sobie jakoś radzę. I nie rozumiem takich osób jak ta dziewczyna z wczoraj. Dziękuję Ci, moja droga koleżanko, która mnie poinformowała o tej oszustce, ale naprawdę, ja już do niej pisać nie zamierzam, bo ona mnie tylko denerwuje. I po co sobie strzępić nerwy na takie osoby, które za 3 dni o wszystkim zapomną, a my dalej będziemy chować uraz na taką wiedźmę, co myśli, że jak ma wszystko w szafie, co możliwe, to jest najlepsze na świecie. No, naprawdę się nie opłaca. Ja naprawdę lubię Was i uważam za fajnych ludzi, chociaż nawet w większości z Was nie widziałam, bo ja potknię po charakterze. Ale jak ludzie mają zamiar mnie obrażać i hejtować za mój sposób nagrywania, za to, jaka jestem, to proszę bardzo.
Ja już przywykłam do tego, że ludzie mnie obrażają i w sumie dla mnie to już praktycznie wrażenia nie robi. Możecie mnie obrażać, ale ostrzegam was, że na pewno osoby, które będą też nękać moich innych znajomych za to, że się ze mną przyjaźnią, nie będą mile traktowane. Ja takie osoby będę zgłaszać, bo nieraz już była taka sytuacja, że ktoś zgłosił moją znajomą za to, że się ze mną przyjaźniła. To na tyle w tej części, zaraz zrobię kolejną część. Mam nadzieję, że ci się filmik podobał. Do następnej części.